Cześć, to znowu ja, Michał Knapda, Majki. Zapraszam do kolejnego odcinka. W tym odcinku zrobimy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli technika latte art, sposób wylewania mleka do espresso tak, aby na powierzchni kremy powstał odpowiedni wzór. Zaczniemy od wzoru prostego, ale jak fajnego, czyli serce dla ukochanej, dla ukochanego. Przechodzę do przygotowania espresso do filiżanki od cappuccino, spieniam mleko i zaraz wracam do Was. Ok, przygotowałem już espresso do filiżanki od cappuccino. Mam spienione mleko. To co? Magia telewizji. Łatwiej mi będzie tak to zrobić. Pamiętajcie, żeby nie wylewać z pełnego dzbanka mleka, podlejcie sobie nadmierną część piany, która powstała u góry. Polerujemy mleko, tak żeby połączyć pianę z mlekiem pod spodem. To samo robimy z filiżanką od espresso, żeby delikatnie złamać kremę. Sposób wylania samego mleka do filiżanki jest bardzo istotny. Dlaczego? Powiem Wam, że ja robię to w pewien sposób automatycznie. O co mi chodzi? Nie zaczynam blisko. Im bliżej dziubek powierzchni kremy od espresso, tym szybciej piana wyjdzie na wierzch. Nie chcemy, żeby stało się to natychmiastowo. W mniej więcej 30% pełnej filiżanki zbliżę dzbanek jak najbliżej powierzchni kremy i stopniowo zacznę dzbanek coraz mocniej wychylać. Tak powstaną mi łuki od serca, które następnie delikatnie przetnę. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda, a nie jest tak wcale trudne do przygotowania. Dlatego w następnym odcinku trochę trudniejszy wzór, rozeta. Pamiętajcie o subskrypcji, a ja zapraszam na kolejny odcinek z Latte Art i rozetą. Do zobaczenia.